Panie Boże, banditów, złotnicy i sądów. Oddziału specjalnego, jeżeli kierunek rzęduje, armii krajowej, tak jak to przy
czas nie będę ich tutaj powtarzał. Chciałbym tylko jeszcze informować, że myśmy jako środowisko Powstańców Oddziału Specjalnych Łyżwiki złożyli pismo do pana premiera Mazowieckiego, że popieramy z całego serca jego działania w sprawie naszych granic zachodnich, a czy granic wschodnich, nie wiem, bez Niemców. Ale dziękuję bardzo za głos. Nie chciałbym przedłużać sprawy. I chciałbym jeszcze życzyć nam, żebyśmy się wszyscy AK-owcy zjednoczyli w naszym wniosku. Wszyscy podkreślam. Specjalną komisję i rozpisał konkurs na odznakę. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny temu wnioskowi? Kto jest wstrzymał się? Na piśmie obawiałem się, że nie dojdę do tego głosu, ponieważ był bardzo dużo chętnych do mówienia. Jestem przedstawicielem okręgu Łódź. Tylko do okręgu bardzo zainteresuje żywot tych naszych kolegów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I Armii Krajowej Bielińskiego Okręgu. To jest nasza zasada akowska. Henryk Siczyński nazywa się mikrofonem. Trzymajcie się winnie mocno. Kolego, proszę kolego, chciałem poinformować. Wiele wspólników pracował z gestapo, oddawał część ludzi w ręce gestapo, część warszawianych nawet była, która była przez nas wyzwolona. Jeszcze w 1989 roku ze spowidu przyjął pan pułkownik do mnie, że jeszcze rzekł tego zeznania. I oni tego spowidowca, znaczy tego konfidenta, przyjęli do spowidu. Myśmy powinni zaprotestować, ten spowid rozwiązać. Szkodu to służy nomenklaturze i tym nieuczciwym ludziom. Brawo. Następna sprawa. Ponieważ myśmy są większość sterali zdrowiem, życiem i naszych kolegów moc. Proponuję wniosek do rządu, ażeby MSW w Krynicy, tyle senatorów, co mają wspaniały, i ci oprawcy nasi, co nas oprawiali, mordowali, oni sobie wypoczywają w tych, leczą się senatoriach. Niech oni to są na rzecz gdzie indziej, a my na koszty, żeby się leczyli w tych senatoriach. Uważam, że to jest pełna. Następny wniosek zgłaszam taki. Proszę Państwa, dzieje się to ciekawe w ostatnim czasie, jeszcze w 1989 roku. Szef UB z Limanowej Nowego Sącza, oprawca Karp. Bo po jego wyjściu z Limanowej to z truaki trupów wyciągano. I on pisze książki i wznowienie jego nadaj książek jeszcze nie wyszło o 300 zł. Autora tej książki prosimy. Partyzanckie noce taka spiskała. Pułkownik Wała. Pułkownik Wała. Żyje wtedy w elegancki wili. Proszę Państwa, następna rzecz. Częściowo telewizja jest bardzo nowa, ale też tendencyjnie podają nasze sprawy akowskie. Proszę się przyglądnąć. A prasa partyjna co robi? Przeobraża, jestem świadkiem niektórych wypadków z lat okresu 46 i oni się podają
się, że Londyn nie bardzo pomógł, bo jednak różne datki były szły na różne cele, że nie pomógł Armii Krajowej. Ja przy okazji chcę tutaj, byłam w tej chwili w maju, no i podziękować wobec Państwa koledze Kotyńskiemu, szczególnie z koła Armii Krajowej, to jest w Nowym Jorku, za pomoc, jaki im udzielił, ponieważ ja przyjechałam od tak, prawda, bez pieniędzy za bilet, a tam dopiero dzięki nim mogłam przeżyć i nawiązać kontakt i z panem Pomianem i z innymi działaczami Armii Krajowej. Ja jestem członkiem Urzędu do Spraw Kombatantów. Oczywiście miałam trudności z Bowicie. Moja przynależność akowska była kurierką pułkownika Rzepeckiego. To znaczy kurierką generalnej guberni, w Kraków, Lublin, Kielce w czasie powstania. Łączniczką po powstaniu pracowałam w Krakowie, byłam sekretarką szefa informacji pana majora Długockiego. I tu chciałam przy okazji powiedzieć, że proszę Państwa, nie możemy wszystkich ludzi lewicy traktować jedną miarą. Ja osobiście chciałabym również podziękować panu prezesowi Urzędu do Spraw Kombatantów, panu Grudniowi, za jego patriotyczną postawę. I wtedy, kiedy mi było bardzo ciężko, Mieczysławowi Grudniowi, on właśnie nie bał się pracownikowi pułkownika Rzepeckiego pomóc i nawet stawiać się za jakimiś dotacjami dla mnie o jakąś emeryturę, bo mimo, że jestem tutaj ważny, byłam prześladowana, przygotowana i prosiłam przez pewien czas bez pracy. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że nie uważam za stosowne, ażeby legitymacje kombatanckie akowców były z domeną pana Kuronia. Jest cmentarzysta, a grzebowiska owych ludzi.
Wydaje się, wedle tego, jak można przypuszczać, że w owym okresie, w latach 1944-55, padło naszych kolegów około 60 tysięcy. Te miejsca, są to miejsca rozsiane po całej Lubelszczyźnie, są to miejsca w okolicach Zamku Lubelskiego, miejsca, które znajduje się także w ziemi przemyskiej, tak mi drogi. W związku z tym chciałbym, ażeby zjazd niniejszy zechciał zwrócić się z odpowiednim apelem do Sejmu i do Senatu. Apelem, który by wskazywał na konieczność ostatecznego programu wyświetlenia tych spraw, wskazania winnych, nie po to, aby ich karać, bo to są często ludzie lecili i dzisiaj trudno byłoby ich pociągnąć do fizycznej odpowiedzialności, ale po to, ażeby nie sława za krew przelaną przez naszych kolegów legła w ich cień. Dziękuję. Która przeżyła 20 lat po ucieczce z Polski, dlatego że ubranie prześladowało, miałam duże trudności. Więc byłam w Nowym Jorku, tak jak koleżanka, należałam nie do AK, bo było tylko SPK wtedy, jak ja byłam. I SPK bardzo, ja głównie dlatego zostałam delegatką tego zjazdu, że powiedziałam, że będę dążyć do połączenia SPK, czyli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. I w tym kole, numer 45 Nassau, należałam, byłam nawet w zarządzie w pewnym okresie. Wróciłam tu do kraju i dołączyłam do AK oczywiście. Nigdy nie byłam ani w partii, ani w zgubicie. Byłam trochę teraz zdziwiona, że nasza koleżanka, którą tutaj przeczytałam jej wypowiedź pisemną, zgadzam się całkowicie, ale to, co powiedziała, uważam za niesłuszne, bo mimo, że w ogóle Amerykanie, najbogatszy kraj, nie powinniśmy prosić nikogo o żadną pomoc, a nie o to nawet, żeby nam dawali jakieś datki, czy tylko raczej odwrotnie. My powinniśmy korzystać raczej z pomocy fundacji amerykańskich. A poza tym bronienie zdrowitu nie wiem, czy było słuszne. Dziękuję. Lub ich zastępców na skutek choroby prezesów poszczególnych okręgów. Jest równocześnie przedłożona lista Sądu Konstytucyjnego, Komisji Rewizyjnej oraz członków Rady. Proszę bardzo. Przeczytam skład zarządu. Dębiński Stefan. Dębiński Stefan. Członek zarządu. Ciśniewicz Bronisław. Gozdawa Gołębiowski. Przepraszam bardzo, sala domaga się, ażeby... Proszę bardzo, może lepszą podejść, tutaj mi pokażę. Zaraz wprowadzę działankę sprawy finansowe na polu. Proszę, Gozdawa Gołębiowski. Gołębiowski, przepraszam bardzo. Lipka Wiesła, kolega Lipka Wiesła. Jerzy. To jest napisane Wiesła. Proszę bardzo. Lipka Wiesła. Lipko Wiesła. Lipczewski Wojciech. Lipko Wiesła. Lipczewski Wojciech. Jest to reprezjak. Jan. Dobrze, to pisuje Jan. Proszę bardzo pisać. Pierwsze imię Jan. Ja czytam tak, jak było napisane. Kolega Leżeński Cezary. Leżeński Cezary. Proszę bardzo, kolega Karol Kiewicz-Stanisław. Jest. Karol Kiewicz-Stanisław. Jest.
koleżanka Ostrowska Elżbieta. Czy jest na sali? Proszę na powrót. Kolega Rachtan Zdzisław. Kolega Rachtan Zdzisław. Kolega Sadowski Lech. Sadowski Lech. Jest. Kolega Witebski Zdzisław. Witebski Zdzisław. Jest. Kolega koleżanka Pieszkowska Janina. Kolega Scholz Fryderyk. Dobrze czytam, Fryderyk? Kolega Witka Ryszard. Kolega Łazarowicz Kazimierz. Kolega Łazarowicz Kazimierz. Nieobecny? Jeszcze raz czytam. Kolega Łazarowicz Kazimierz. Z Wrocławia. Łazarowicz. Przepraszam bardzo. Ja mam podane Łazarowicz Kazimierz. Słyszę Łazarowicz Gminy, więc ustalmy. Łazarowicz Gminy, czyli pomyłka co wy. Z Wrocławia. Łazarowicz Gminy. Łazarowicz Gminy. Wrocław. Dalej. Kolega Więcek Marian Dębica. Więcek Marian Dębica. Dobrze. Kolega Kołodziejski Kazimierz Białystok. I z kolei cztery nazwiska, jeśli chodzi o zastępców. Kolega Bereszko Aleksander, mówi obecny. Kolega Lech Iwanowski, Wilno. Kolega Markowski Władysław, Warszawa. Kolega Markowski Włodzimierz. Włodzimierz Warszawa. Markowski Włodzimierz Warszawa. Sobieszczański Bolesław Zamość. Sobieszczański Bolesław Zamość. To są kandydatury. Podane pierwsze 20 nazwisk jako skład prezydium zawodu oraz zaproponowane przez komisję 4 zastępców. Czy możemy w tej chwili przystąpić do głosowania w lub? Czy koledzy chcą powiedzieć coś, kilka słów o sobie każdy z kandydatów? Komisja samowolnie dokonała zmian. Wobec tego protestuję jako przewodniczący okręgu Wołyń.
głosujemy bez przedstawiania się poszczególnych kandydatów. To jest żadne nie głosować bez przedstawiania się poszczególnych kandydatów. Rękę no, no nic. Przemyślenie. Czy krasnował obecnego do wybrania Rady Naczelnej dzisiaj jako
Zamoyski Jan Śląsk. Gronowicz Eugeniusz Olsztyn. Osowska Wanda Marszała. Ostrowski Bolesław Kraków. Budnia Gloria Poznań. Koszul Piotr Zamość. Siedleczko Jan Zamość. Siedleczko Jan Zamość. Trac Janusz Lublin. Maszlak Stefan Białystok. Midziejewski Jan Częstochowa. Zabawy Pomira Katowice. Jankowski Stanisław Warszawa. Skrobot Edward Kielce. Rojzewicz Henryk Warszawa. Siewiński Henryk Władysław Wilno. Poprawne nazwisko. Jego Siewiński. Dobrze wymówiłem nazwisko. Sieciński. Zawadzka. Elżbieta. Przepraszam, nikt nie nie znał, który podawał. Maria. Warszawa. Przepraszam, ale nie mogłem mnie prosić. Zalewski Władysław Warszawa. Proszę panu, już jest przekroczona 30. Że nie da. Najwyżej w ogóle spieszeni, bo nie wiem. Domagali się wszyscy, żeby też ich uwzględnić, żeby oglądali się. Thank you.
No to ja panom powiem, że można w tym ZUS-ie też ustawić. Jest ta pozycja? Dopiero surówka, dopiero jest, jest. Już to, to jest indeksacja. To przez wczoraj przyjąłem decyzję, że skrzynki się przenoszę już drugą następną. No tak. Dwa dni. Oni kota dostają. Nie pan, oni nie panują, oni absolutnie nie panują. Ale z kolei jak teraz nie pilnuje, to można płacić. A co, zrobić zdjęcie? Tak. A to wyjdą? Tak, to tam straszy w końcu. Tak, drobiazgi. I tak. Pieniądze może pobyć z Błyszkowiak Sabina, albo waluta. Na futer mają poważnie. Oni są tu pisani. To są dodatkowi, bo i Tadeusz może podjąć też. Na rok czasu. Do 20 lipca musimy... Wyczucie. Ale to jest 44%, a teraz więcej. Teraz miesięcznie. Bo tam nam nic nie płaci. Za sam styczeń jest 36%. Za miesiąc. Za miesiąc styczeń 36%. Za luty 20%, za marzec 10%. Czyli w sumie 66% od tej kwoty, 66% to około już 420 tysięcy jest. Trzykrotnie by się zwiększyło, jakby każdego miesiąca. No to się jest Meksyk. 700 tysięcy. No to jak w stanie wojennym wojsko było na ulicach, a teraz nie można. A wojsko nie ma wojska, to czołgi nie jedzie do mieszkania prywatnego. A po co czołg? Oni po ulicach chodzą. No bo oni można pobierać pieniądze. Przez rok czasu nie można. Nie można. Jak pobierzesz, to już stracimy procent. Normalny procent dostaniesz. Ja rozumiem. Teraz tutaj jeden, masz, tak? Instytut Wojskowy i przerabia, proszę ciebie, na gazowe. O, teraz tak. To tam się nie podoba. Więc dlatego z użytku wycofali te takie rakowate, te raki. Nie, tylko kolera, takie jednoręczne. 1 500 000, czekaj, to 700 tysięcy jest troszeczkę? Jest, tu leci. Można! Nie, bo to jest awista, to jest taka na żądanie. Na każde żądanie. Tylko oprocentowanie. Tylko się co mi chodzi o oprocentowanie. To jest żądanie. No tak. Czyli zrobimy w ten sposób, że damy na oprocentowanie to, tylko tu może odebrać pełnomocnik. Bo ty, Tadeusz, wiesz. Nie, ja mówiłem. Co? No, waluta? 7,3. Ustalmy. I tu już koniec. Zdający przekazał 6 dolarów USA przeznaczonych na kupno kasety wideo. Zaraz wypłacimy Jurkowi. Bo on się na tym zebraniu powiedział, że zrobi, to wideo ze zwierzęcy. Wyżej wymienione dokumenty wraz z gotówką w kwocie 181 430 oraz 6 dolarów USA przekazał Tadeusz Kuncewicz, przyjął Ireneusz Szymczak. Świadkowie to Dzień Kapuśniak, Adam Piotrowski. To co? Wszystko jasne. Wszystko jasne. Tutaj masz te 180 181 430 i 6 dolarów, które przejmie Jurek. To już twoja... Teraz komu ja mam dać też? Pan tak mało pan nie połknie. Proszę panie, mało pół nie jadą. Mało to na tym towarzyszu. Mało pół nie jadą. Do 3 egzemplarzy. No jak mogę wyłączyć? No chodzi, no ale tego. No nie ma nic, nie ma. Widać, bo nie włączam. Czekaj, Łukaszkiego, co pojechał, bo zaraz pracować. Nie się wydaje, że no, wschodzie komunikator numer 3, to jest nie tak dobrze, że może należy w miejscu zamieszkania i może właśnie do tu albo tu, albo tu już tam należy, a do nas się zgłasza. I tego, tam drugi lokal, który daje mi zachowanie i obradować, czy się połączą, czy nie. Jak tam już się dogadali, że się połączą między sobą, to przyszli do NATO, tego było i tego dnia, bo ogromny część programów Jurek był dokończony, to dzisiaj i zrobili związek. Wszyscy bez żadnych tych. Ja tam zrobić, to będzie przejść. Ale wszyscy podobało się, że związek jest ostatni. I zrobili związek, nie się armii światowej. A nie, nie światowej. Związek o Pazie Radzie wyznawał mój. Nie, nie, nie. Ale ta jest rokiem będzie. Ja nie wiem, czy Kata, czy Ty, bo Pani Teresa, co moi z niej wierzę, chciałam tylko, żeby to złożyć. Ale to już Pani Teresa dzwoni. I co? To trzeba tylko żeby powiedzieć, jakoś tak mi tu z mamą to... Pane, w Norwecie, kiedy zasłowałeś, to Pane i tak dalej.
Ja wiem tylko, że Norberta wypuścili, a mnie zabrali i później Jasio mu list napisał Kowalskiemu. Norbert napisał mu list. No, panie poruczniku Kowalski będzie znowu walczyć. A ja się już wiesz, gdzie chodzę. I po trzecim pobycie na tym seansie zobaczyłem ja i zacząłem a byłem białuski jak wołom. Przeszedłem 1980. A jak on tu pisze, to on był